Prosiliście, no to macie, moi drodzy. Na Paleonstyle są trzy nowe koszulki o trzech różnych kolorach: czarna, niebieska oraz zielona. Widzowie, jeżeli jeszcze nie macie ich w swojej kolekcji, bo dopiero wyszła teraz, kupujcie, póki cieplutkie. Macie link w opisie, zapraszam. Ale, moi drodzy, dzisiaj zapytamy siaki na to raczy, czy zna naprawdę popularne postacie, ale fikcyjne postacie, na przykład Skibidibi dzisiaj się zapytamy, czy zna. Jest to teraz ogromny trend, dlatego jestem ciekaw, czy pan Akinator też jest na trendzie. I zacznijmy od postaci, tak na spokojnie, Slenderman. Nie wiem, czy znacie Slenderman, taka wysoka postać, która nie ma twarzy, chodzi po lasach, jest ogólnie po prostu bardzo wysoka. Dobra, zobaczymy, czy Akinator zna Slendermana. Czym moja postać jest dziewczyną? Slenderman nie ujawnił, raczej jak chodzi, chyba w garniturze chodzi Slenderman, także nie, raczej nie. Czy twoja postać nagrywa na YouTubie? Nie, Slenderman nie nagrywa na YouTubie, jest to postać też fikcyjna, ona nie istnieje, nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Tak. Dobra, ej, ja w ogóle mam wrażenie, że Akinator słyszy, co ja mówię. To jest na 100% tak zrobię, to jest niemożliwe, widzowie, że czemu akurat jest pełno postaci innych chodzących na dwóch nogach, tak, ale akurat, czemu akurat horror? Tak. Czy jest niebieska? Nie jest niebieska. Czy ma postać głowy zwierzęcia? Nie ma głowy zwierzęcia. Czy twoja postać ma oboje oczu? Nie ma. Ma jedno oko? Nie ma żadnego oka. Czy twoja postać żyje w lesie? No, Slenderman żyje w lesie, tak, nosi ubranie, ja nie mogę, to zgaduje wszystko co ma, tak? Czy twoja postać jest związana ze Slender? Szybko, naprawdę szybko mu poszło, jestem w szoku, Slenderman. No i mamy chłopaka, to jest niemożliwe, jak szybko, ile osób, teraz uwaga widzowie, ile osób odgadywało postać Slendermana? 90 tysięcy razy. O, to sprawdźmy jeszcze raz, bo chcę zobaczyć ten swoją osobę. Co to jest w ogóle? Nie jest dziewczyną, ma włosy, tak. Pochodzi z gry komputerowej, nie. Jest prawdziwa, tak. Pochodzi z Polski, jest youtuberem, kręci filmiki o Minecrafcie, tak. Jezus, to nie wiem, słyszysz, że ja to jestem? Dobra, tak. Nie. O, jestem. Dobra, jestem. Chcę tylko zobaczyć, widzowie, ile razy ja byłem ten, odgadywany. 440 tysięcy! O kurde, jest prawie pięciokrotność Slendermana, nie, niemożliwe. Dobra, teraz będziemy, widzowie, kolejną postać to będzie Among Us, albo impostor po prostu, może bardziej impostora bym chciał. Zobaczymy, czy taką postać będzie znać. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Nie, ale no w sumie te postacie, niektóre trzeba jak się założyć im ubranie, to noszą, ale dajmy, że nie. Czy pochodzi z gry z horroru? No nie, chyba Among Us to nie jest horror. Czy ta postać ma oboje oczu? Nie wiem, mam maskę. Nie wiem. Czy jest widziana? Tak, jest widziana. Moja postać jest widziana. Czy twoja postać widzi? No Among Us chyba jak ma tą maskę, to widzi, nie? Wydaje mi się, że na pewno. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Tak, na takich szprotkach. Twoja postać jest zła. Impostor? Dobra, lecimy w impostora. Tak, jest zła. Ma tylko jedno oko. Czy jest mała? Tak. Czy ma młotek? Nie. Ma nóż. Macie kocie uszy? Nie. Żyje w wodzie? Nie. Pochodzi z gry na telefon? Tak. Czy twoja postać jest w sumie na podstawie programu? Chyba nie, to jest zapytanie. To jest... Nie, no... Czy twoja postać jest ojcem? O! Czy twoja postać pochodzi z... Dobra, to mnie słyszy! Czemu nagle było pytanie o ojca, a teraz nagle jest, że czy pochodzi z gry Among Us? To się nie klei, widzowie, nie rozumiem. Czy twoja postać pochodzi... Tak. Czy twoja postać jest zbrodniarzem wojennym? Nie. Z mordercą? Tak. Impostor! Ta, to jest niemożliwe! To jest niemożliwe. Czemu było pytanie o ojca jakiegoś nagle potem... Among Us, no dobra, nieważne. To mnie słyszy na 100%. I ile razy? Among Us, impostor był mniej razy wyszukiwany niż ja. To jest niemożliwe, naprawdę. To jest niemożliwe. Czy twoja postać jest prawdziwa? A teraz będziemy, widzowie, kameramena. Kameramen z Skibidibi. Tak, już zaczynamy teraz ze Skibidibi. Tylko, że kameramen, czyli człowiek kamera. O, człowiek kamera. Twoja postać jest prawdziwa? No nie jest prawdziwa. Nosi buty, no... Noszą buty chyba ci kamerameny. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? No tak. Czy twoja postać używa pistoletu? Nie wiem. Pochodzi z gry komputerowej? Chyba tak, to jest garyzmod, nie? Ma związek z grami, strzelankami? Dobra, dam nie wiem. Czy twoja postać jest związana? Nie. Czy twoja postać jest zła? Nie wiem. Czy twoja postać nosi maskę? Tak. Używa noża? No... Dajmy, że nie. Jest materialna? Nie. Lubisz czekoladę? Nie. Pochodzi z Fortnite? Nie. Ma specjalne moce? Czy kamera? No tak, ma specjalną moc, bo ma kamerę w głowie. Chyba nie odgadnie mi się wydaje tego, nie? Nie. Ma włosy? Nie. Pochodzi z gry Brawl Stars? Nie. Należy do gry? Nie.
Jest związana z kolorem czarnym? Tak. Czy twoja postać potrafi się teleportować? Nie. Jest związana z Batmanem? Nie. Jest lalką? Nie. Boże, to jest... Nie. Androxus Paladins Champions of the... Co to jest? Dobra, daję mu jeszcze tę szansę. Nosi hełm? Nie. Pochodzi z komiksu? Nie. Często nosi kapelusz? Nie. Twoja postać założyła partię. Twoja postać mały? Nie. Jezus jest człowiekiem. No nie. A w sumie jest. A nie, no nie jest, bo jest kamerą. To jest poryte. Czy twoja postać mówi płynnie? Nie. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Kurde, głowa kamery! Jest biała? Nie. Robotem? No może, chyba tak. Czy twoja postać kiedyś była w przestrzeni kosmicznej? Nie. Ja nie mogę. Czy twoja postać pochodzi z gry online? Nie wiem. Chyba tak. Nie. Brała udział w projekcie Młode Wilki. Jezus, nie ma włosów, już mówiłem ci to. Valorant? Nie. Z horroru też nie. Co? Co to jest? Walczy z potworami? Tak. Czy twoja postać jest patriarchą? Nie. Biega po ścianach? Nie. Ma tylko jedno oko? Tak. Z jakim doktorem? Dobra. Niech będzie, widzowie. No niestety, ale Akinator nie podołał i kameramena nie zna. No to teraz spróbujmy znaleźć Hagiego Wagiego, a na samym koniec po prostu skibidibi. Także czy twoja postać nosi buty? Nie, Hagi Wagi nie nosi butów. I już to mówię. Kurde, mogłem tego na głos nie mówić. Naprawdę 100% Akinator wie o tym, że on już myśli. On już się zastanawia, widzowie. O, on mówi o tym. Debil. No dobra, twoja postać no, stoi na dwóch nogach. No tak. A tu będzie od razu ma oboje oczu. Ma głowę zwierzęcia? Tak. Pochodzi z bajki? Nie. No i to nie. Jest brązowa? Nie. Jest związana z kolorem niebieskim? I tu już będzie wiedzieć. Pochodzi z Europy? Nie. Twoja postać ma skrzydła? Nie. No, nie mogę, jak szybko! Ale jestem ciekawy, będzie hak... Jeszcze nie ten! Nie. W zasadzie jest mała? Nie. Ma futro? Tak. Została zesłana przez bogów. Czy twoja postać została zesłana przez bogów? Nie. Hagi Wagi! No dobra, zobaczymy ile razy został wyszukany. 150 tysięcy? Czemu ja byłem tak dużo razy? To jest 500 000 w sumie. To jest poryte. To jest naprawdę poryte, widzowie. Czy Akinator będzie wiedział, co to jest Skibidibi? No, wydaje mi się, że powinien, bo to jest już, kurde, ultra popularne i na pewno ktoś to wgrał. Czy twoja postać nosi buty? Nie. Ma oboje oczu? Tak. Pochodzi z gry horroru? Nie. Stoi na dwóch nogach? Nie. Jest dżinem? Nie. Czarny kot? Nie. Czy twoja postać ma cztery nogi? Nie. Jest zła? Tak. Jest związana z Minecraftem? No nie. Bo to... nie, nie. Twoja postać potrafi latać? No tak. Te kible latały. Ma ręce? Nie. Ma skrzydła? Nie. Jest duchem? Nie. Czy była kiedykolwiek żoną piłkarza? Nie. Twoja postać umie mówić? No tak, śpiewa. Nie pamiętam już tego, jak to leciało nawet. Jest ogromna? Może być ogromna. Czy dajesz twojej postaci pieniądze? Nie. Wygląda jak mąż? Nie. Pesymistą. Skąd mam wiedzieć? Czy twoja postać była kiedyś w przestrzeni kosmicznej? Nie. Układa kostka Rubika? Nie. Kulturystą? Nie. Pochodzi z Undertale? Nie. Pochodzi z gry komputerowej? Tak. Co to jest? Dobra, nie, jeszcze raz, widzowie. To nie może... To trzeba jeszcze raz zrobić. Czy twoja postać ma nogi? Nie ma. Kibel nie ma nóg. Nie jest dżinem. Nie wiem. Ma oboje oczu? Ma. Ma ręce? Nie. Ma szyję? Tak. Ma głowę zwierzęcia? Nie. Jest olbrzymem? Chyba tak. Ma zęby? Tak. Ma włosy na głowie? Tak. Nosi ubranie? Nie. Pochodzi z gry komputerowej? Tak. Nie, co to jest? Pochodzi z horroru? Nie wiem. Jest mężczyzną? Tak. Czy była w przestrzeni kosmicznej? Chyba tak. Czy twoja postać jest finałowym bossem w grze? Nie wiem. Ostatnim bossem w grze? Nie wiem. Ma srebrne włosy? Nie. Stoi na dwóch nogach? Przecież to już było pytanie, czy często się uśmiecha? W ogóle się uśmiecha. Miód? Nie. Jest naukowcem? Nie. Jest koniem? Nie. Lubi pytać innych o zdanie? Nie lubi, bo... Nie, no nie wie, ja będę walczył. Czy twoja postać potrafi latać? Tak. Jest biała? Tak. Małżonką prezydenta? Nie. Wygląda jak wąż? Nie. Jest przejrzysta? Też nie. Co to jest za pytanie? Twoja postać pochodzi z internetu? Tak. Ma skórę? Połowicznie, chyba tak. Czy twoja postać pochodzi z gry online? Tak. Ma włosy? Tak. Ma kilkanaście... Nie wiem. Postać... Nie nosi garnituru. Jest zła? Tak. Ma kolce? Nie ma kolców. Umie mówić? Umie mówić. Postać ma mechaniczne ręce? Nie ma w ogóle rąk.
Nie nosi... Jezus, ciągle te same pytania. Tak. Jest związana z robotami... Chyba tak, niech będzie. Ma mechaniczną rękę... Nie ma. Jezus, dojdziemy? Czy twoja postać Manos Manos? Pochodzi z serialu Final Fantasy? Nie. Nosi wąsy? Nie. Jest kobietą? Nie. Należy do składu... Boże, to nie zgadnie! Zgadło! Co? Skibidibi toilet. Człowiek z głową na kiblu. Dobrze. 91 razy tylko ludzie to wyszukali? Tylko 91 razy? Co jest grane? Ale żarty ty. Widzowie, no udało się po chyba 60 próbach, nie wierzę w to. Udało się. Zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał. Co, wpadajcie na palią stal, yo.